Kinga, a mogę byś nam więcej powiedzieć na temat tego ryczałtu? Jak to działa i w ogóle skąd się to wzięło wszystko? Ryczałt przychodów ewidencjonowanych, bo to jest pełna nazwa, jest to forma opodatkowania, którą może wybrać przedsiębiorca, na przykład tworzący miejsce pracy u nas właśnie w gminie. I tutaj głównie wybierają to osoby, które nie mają bardzo wysokich kosztów. Dlatego, że przy ryczałcie tak naprawdę brane pod uwagę są nasze przychody. Nie ma od naszych przychodów pomniejszanych kosztów. Mhm. I to od tych właśnie przychodów jest wyliczany ten podatek. Ja mam jeszcze pytanie, zamiast czego jest ten ryczałt? Co można jeszcze wybrać? Zamiast ryczałtu właśnie możesz wybrać kartę podatkową, co uważam, że jest bardzo korzystne, bo 100% tego podatku trafia do naszego budżetu gminy, czyli będzie w jakiś sposób wykorzystane nawet dla nas, dla tej całej społeczności lokalnej, ale też możesz wybrać na przykład zasady ogólne, no i stawkę liniową. Tak naprawdę trzeba tutaj patrzeć z perspektywy tego, jakie będę osiągać przychody, jakie będę mieć koszty. Więc tutaj już trzeba by było się bardzo wgłębić w to, jakie masz prognozy. No i wtedy na podstawie tego wybrać tą odpowiednią formę opodatkowania, ale na ten moment w Polsce możemy wybrać właśnie te cztery formy. Więc jest to jakaś możliwość wyboru i uważam, że to jest fajne, no bo tak naprawdę każde przedsiębiorstwo bierze to pod siebie i z korzyścią dla siebie, ale też i dla gminy. Okej, czyli podsumowując, mamy cztery formy, tak? Tak, cztery formy opodatkowania. Okej. No i jeżeli byśmy się patrzyli pod tym kątem tej gminy, no to najlepiej wybrać właśnie te, które zasilają nam ten budżet. A patrząc na tylko swój rozwój, który będzie najlepszy? Tutaj mówię, to wydaje mi się, że jest kwestia indywidualna, to trzeba by było dokładnie spojrzeć na te nasze przychody właśnie, na te nasze koszty. Na to, jaką przede wszystkim robimy działalność, czym się zajmujemy, no i dopiero wtedy wybrać. Bo tak naprawdę każda z tych jest w porządku, tylko odpowiednio wybrana i odpowiednio prowadzona może przynosić jakieś korzyści. Rozumiem teraz. Tak sobie teraz myślę. Kurczę, czy te podatki są uczciwe? Kiedyś słyszałam takie powiedzenie, że oczywiście pół żartem, pół serio, ale że na świecie pewne są tylko podatki i śmierć. No tak jeszcze, jeżeli mogę, moim zdaniem jest to jakaś uczciwa wymiana, bo płacąc podatki ja mogę skorzystać z komunikacji miejskiej, z jakichś wydarzeń kulturalnych, mogę skorzystać korzystam przecież cały czas dojeżdżając gdzieś z dróg. Więc jest to moim zdaniem uczciwa wymiana. A wy co sądzicie, Kamil? Według mnie ta wymiana nie jest do końca uczciwa, ponieważ nie wszystkie podatki idą, żeby pomóc bezpośrednio osobie, która je płaci. Ponieważ na przykład ja nie interesuję się Nowojorską, bo na przykład nie uczęszczam, nie jeżdżę po niej, nie dojeżdżam nią, a pieniądze z podatków i tak na nią idą na jej remont. A wy dziewczyny? A na przykład co z tymi klubami piłkarskimi? No, mówiliśmy o tym sporcie. Uważam, jeżeli ja nie jestem fanem jakiejś piłki nożnej, no to jest to w pewnym sensie niesprawiedliwe, że musimy wykładać pieniądze na coś, co nas nie interesuje, tak? Czyli co, Marysia? Czyli co, płacić tylko niektóre, a nie wszystkie? Ja sądzę, że jakby patrząc na to z mojej perspektywy, osoby młodej, jeżeli coś mnie nie interesuje, no to bez sensu jest na to płacić i ja z tego nie będę czerpać żadnej rozrywki, no to dlaczego mam w tym uczestniczyć? To jest fajne, nie powiem, że nie, to jest w jakimś stopniu rozwój osób, które się tym interesują i fajnie, że coś się dzieje, ale nie każdy po prostu jest tym zainteresowany. Aczkolwiek no myślę, że podatki są uczciwe, jak eksperci twierdzą, że jest to kwestia sporna, ale zależy jak na to patrzeć, z jakiej perspektywy. No w sumie na pewno nad tym wszystkim pracuje grono ludzi, którzy mają kompetencje do tego, żeby tworzyć taką ustawę i rozpisywać to wszystko. Ale kurczę, Kamil, myślisz, że jeżeli byłoby tak, że ktoś sobie mógł wybrać, jakie będzie płacił, a nie, czy to by było ogólnie lokalnie i w ogóle społecznie uczciwe? No jakoś trzeba to zrównoważyć moim zdaniem, ale wszyscy płacą wszystkie, tak jak jest to do tej pory, albo te przynajmniej, do których są zobowiązani. W sumie teraz tak sobie myślę, że fajnie by było mieć wybór płacenia tego podatku, jaki podatek i tak dalej. W sumie to tak naprawdę my mamy wybór, bo jeżeli kupujemy tą działkę, no to
płacimy ten podatek rolny. Jeżeli kupimy kawałek lasu, to podatek leśny. Jeżeli zamarzy się nam samochód i go kupimy, to musimy zapłacić ten podatek od czynności cywilnoprawnych, więc mamy jakiś wybór. Natomiast jeżeli my to zapłacimy, to nie mamy później, nie jesteśmy przy rozdysponowywaniu tych pieniędzy. Czy to pójdzie w tym kierunku, czy w tym kierunku. Mhm. Natomiast jeżeli chodzi o to, jaki podatek płacisz, to tak naprawdę masz bezpośredni na to wpływ. Pamiętajmy o tym, że podatek jest takim przymusowym, bezzwrotnym i jednostronnym świadczeniem na rzecz budżetu. Czyli tak naprawdę na takie cele wspólnotowe. Tu można też powiedzieć, że tak naprawdę ten podatek pełni funkcję motywacyjną. No bo tak naprawdę przedsiębiorca, mając możliwość wyboru formy opodatkowania, wybierze taką formę, gdzie będzie płacił mniejszy podatek. Więc ten wybór cały czas gdzieś jest. Czyli my nie mamy w ogóle wpływu na przeznaczone środki, wydatki? No może bezpośrednio nie mamy na to wpływu, ale pośrednio wybieramy osoby, które dysponują tymi środkami. Ja tak jeszcze chciałabym was zapytać, no bo tak naprawdę my dopiero wkraczamy w tą dorosłość i kiedyś my sami będziemy pracować. Czy wasze gminy stwarzają wam takie warunki, że chcecie tam zostać? Chcecie tam zamieszkać już tak na stałe? Czy ta gmina jest na tyle rozwinięta, że według was stwarza wam właśnie tą możliwość rozwoju? Jak myślicie? Ja uważam, że tak. Na pewno gdzieś w pewnym momencie mojego życia, gdzie będę chciała usadowić się w jednym miejscu, wybrałabym moją gminę, ponieważ mam świetną komunikację nawet do szkół podstawowych, do której sama chodziłam. No, wydaje mi się, że jest to bardzo dobra gmina i rozwija się w pewnym momencie. No, może przegonić jedne z większych gmin i stać się tą taką naprawdę porządną gminą. A zauważyliście może na przykład, żeby przedsiębiorcy właśnie inwestowali w waszej gminie? Stwarza się więcej tych miejsc pracy? Zaczyna się rozwijać wszystko prężnie? Zależy jak na to patrzeć. W sumie tak. W sumie wydaje mi się, że jeżeli ktoś szuka tej pracy, to jak najbardziej gmina stara się w tym pomóc i jest ten rozwój tej pracy i tego wszystkiego. A propos pytania, czy właśnie planowałabym przyszłość z moją gminą, sądzę, że raczej tak, chociaż trudno też powiedzieć, bo teraz mówię tak, a za kilka lat mogę powiedzieć tak. Też wszystko zależy od perspektywy życia i od tego, co będę robić później. A Kamil, co dla ciebie jest ważne? Bardziej ta kultura? Sport? No, dla mnie na pewno samolot, dlatego też nie planuję zostawać w mojej gminie, ponieważ no, nie ma tam szans, żeby zrobić coś nowatorskiego. I no, mimo wszystko nie ma tam aż tak dużej ludności, żeby podbić rynek, że tak powiem. Więc no, pewnie wyjadę. A nie myślałeś o tym właśnie, że jeżeli wymyślisz coś innowacyjnego, to nie chciałbyś jakoś rozwijać swojej własnej gminy, bo to by było w sumie fajne. Jesteś młodym człowiekiem i myślę, że mógłbyś też rozwijać nie tylko z siebie, nie tylko swoją firmę, jeżeli ją oczywiście planujesz, ale też gminę. Stwarzać miejsca pracy. Co myślisz o tym? No, niekoniecznie mam plany, żeby tam coś stwarzać. Rozumiem. No, ja na przykład powiem wam, że mieszkam w Sączu i mi się tutaj podoba. Myślę, że Sącz już na tyle jest rozwinięty i stara się rozwijać. Jest mnóstwo nowych firm, powstają naprawdę takie i jakieś zagraniczne tutaj inwestują, ale nie tylko. Uczelnie się rozwijają. No i tak naprawdę uważam, że miasto zaczyna tętnić życiem. Więcej wydarzeń kulturalnych. Teraz na przykład możemy zauważyć, że cały czas remontowane są jakieś drogi. Więc wiadomo, no, jak remontowane są drogi, to może trochę są korki, ale jak już je wyremontują, no to nic, tylko jeździć. No ja tak uważam, więc ja na pewno tutaj zostanę. No mi się to podoba. To najważniejsze. I przede wszystkim jest tutaj pięknie. Na górze wokół, więc. I przestrzennie, innowacyjnie. I tak naprawdę, no, myślę, że można tu zrobić karierę.